Cześć, witajcie. Dzisiaj przetestujemy sobie serię Titan Blitz 3. Mamy efekt Red, Crackling, Blue i Green. Wszystkie posiadają po 80 gram na opakowanie. Rok produkcji także wszystkich 2016. Petardy od Funke oczywiście. Nie mam niestety tutaj przy sobie opakowań od Blue i Green, ale każde wyglądają tak samo, tylko delikatnie szata graficzna z tyłu się różni kolorami. Tak się prezentują pojedynczo petardy. Szaty graficzne bardzo ładne mają. Na każdą petardę przypada 4 gramy. Korpus całkiem gruby, całkiem. Jakość wykonania bardzo dobra, nic się nie sypie. Polimy sobie teraz na luźno po jednej sztuce. Green. Wow. Ten efekt titanium coś tak w moją stronę tylko strzelił. Nie było takiej kuli. Crackling. Ale w rękę dostałem. Blue. O, ten miał wielki. Efekt. Zrobię wam to w slow-mo, jak mi się uda. Red. Bardzo mocno. Teraz sobie porównamy Titan Blitz 3 Crackling z TP2 emiterem od Tropika na trawie. Bo coś tak czuję, że ten emiter TP2 jest też bardzo mocny. Najpierw leci TP2. Ładny, gęsty dym. O, dziurka zacna. No to jest twarda trawa, to jest taka bardzo twarda trawa. Teraz crackling. Titan Blitz. No, podobnie bardzo. Tu TP2 było. O, bardzo podobnie. A teraz sprawdźmy, czy petardy umieją pływać. Czy idą na dno. Zaczynamy od green. Pływa. Ale mocne. Moje uszy. Blue. Nic nie widzę. Pływa. Crackling. Wszystkie pływają. Red. Bardzo mocne petardy. O, red zgasł.
Kozackie są. Red nam zgasła w wodzie, dlatego że tej bibuły prawdopodobnie nie było. A więc powtórzmy ten eksperyment. Dajmy jej fory. Zawinąłem bubiłę na lącie. O, teraz się pali. No, nieźle. Zobaczcie, jakie wielkie purchawki na polu znalazłem. No to myk je petardą. Lepiej w green pójdzie i crackling w tą dużą lochę. Nie polecam tego dotykać gołymi rękami, bo strasznie brudzi. Ua! Ua! Ale rozstrzępiło. Crackling. Ten był chyba mocniejszy. Jak przeważę te petardy, ile one mają gram? Ale sprawdzę je, no to gdzieś wam tu umieszczę zdjęcie. Pięknie. Zobaczcie, jaką kość znalazłem, przechodząc przez las. Ale zaraz ją sobie wysadzimy petardą. To chyba od kurczaka z Czarnobyla. Nie, tak na poważnie. Jeśli ktoś się zna, niech napisze, od czego to może być kość. Chyba jakaś udowa. Kość umieściłem tutaj pod klockiem, żeby mi za bardzo nie odleciała. Petardę dałem w poprzek, w taki sposób. Wziąłem pierwszą lepszą green. Zobaczymy. Je było zdrowo. O ile dymu. Proszę państwa. Zobaczcie. Nawet w kości jest dymek. Będzie druga. Ładna chmurka. Są dwa kawałki. Jeszcze dymek leci. No. Bardzo mocne są. Jakiś dzięcioł sobie domek zrobił w drzewie, jak jeszcze stało. Teraz już go nie ma, ścieli mu domek. Nie ma dzięcioł domu. Mam tam blue. I odpalamy, coś czuję, że ładne meduzy będą szły z tego. Oby. Nie gadaj, zgasła? Dobra, chwilę odczekam. O kurwa! Widzieliście, zapaliła się! Po 15 sekundach czy po 20... Nie no, pół minuty minęło. Z pół minuty minęło, serio. Aż czekałem... Wiedziałem, że się zapali. Przestroga. Nigdy nie podchodźcie do tego. Zbliża się Sylwester, uważajcie. Była ładna meduza. Sprawdźmy teraz Red. Stanę z drugiej strony, może będzie lepiej widać. Poszło. Ale mocne. Uła. To teraz crackling. Chyba uciekamy stąd. Wow. Ale walnęło w ziemię. Aż te liście się zatrzęsły. Taka fala poszła.
Fajne miejsce na dom boomy, żeby tutaj przetestować może jakąś masówkę. Między 20 a 25. A więc podpalamy i spierdalamy. Ale ładnie. No i to było super. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapę w górę. Jakiś fajny komentarz. Pamiętajcie, niedługo Sylwester. Odpalajcie mądrze. Także co? Na razie.